Wrażenia dźwiękowe są tutaj niepowtarzalne. Ten wydech brzmi jak grzmoty tora, który wstał lewą nogą, a później uderzył się małym palcem w swój młot. Mary, chodź, tu musisz tego posłuchać. Na drodze włączyć tryb torowy, to zaskoczenie można by było porównać z tym, jak wsiadasz na tego sztucznego byka i on cię natychmiast rzuca. Układ hamulcowy w Tuono V4 to poezja śpiewana. Głównym zadaniem zacisków Brembo M50 to mi przyszło do głowy w trakcie mówienia. Dobra. Naked. 175 koni mocy i to takiej szalonej mocy. 209 kg masy i to już z paliwem. Elektronika zaawansowana, prosto z toru wyścigowego. Dźwięk silnika, według mnie, najpiękniejszy na świecie. Pewnie nie jest dla Was zdziwieniem, że opowiadam o Aprilii Tuono V4, która na 2021 rok stała się taka bardziej turystyczna. A inni mogliby powiedzieć, że ucywilizowana. Ja pewnie też nie jestem dla Was większym zdziwieniem. Nazywam się Piotr Jędrzejak, oglądacie MotoGen.pl, ale tym razem nie będę w stanie opowiedzieć o motocyklu w sposób obiektywny i pozbawiony własnych przekonań. Kto mnie zna, kto widział ostatnio jedno z niedawnych zdjęć u mnie na Instagramie, kto ze mną jeździł, ten wie, że bezgranicznie uwielbiam Tuono. Nawet do żony mi się ostatnio wyrwało, że w miłości nie ma szans z Tuono V4. A jak w czasie operacji lato przydzielaliśmy sobie motocykle, to Barry powiedział: o, Jędrzejak, niech ma Tuono, niech czuje, że wygrał życie. I dobrze powiedział, spróbowałby tylko inaczej. Na rok 2021 Naked od Aprilii otrzymał kilka delikatnych zmian, ale jednak istotnych. Otóż Tuono V4 Factory wciąż pozostaje takim pociskiem torowo-drogowym, ale ta podstawowa wersja Factory otrzymała kilka zmian, które przenoszą balans tego motocykla troszkę bardziej w stronę turystyki. No i te zmiany to: fabrycznie troszkę wyższa szyba, fabrycznie podniesiona kierownica, większe i wygodne siedzisko dla pasażera, takie potężne uchwyty, żeby się było czego trzymać, bo trochę mocy jest. No i podnóżki pasażera, które są niżej, a więc nogi są mniej ugięte. Można by powiedzieć, że włoski producent zachęca w ten sposób, aby posiadacz Tuono V4 zabrał pasażera, pasażerkę i wyjechał poza miasto. A może nawet w Bieszczady. Pojawiły się te zmiany stylistyczno-praktyczne, no i co? No i według mnie reakcja była oczywista, moja przynajmniej, no i uważam, że Tuono straciło tego swojego agresywnego pazura, tą stylistykę. Przez tą wysoką szybę, te wielkie uchwyty, to siedzonko, ten motocykl zaczyna wyglądać troszkę niewinnie. No i teraz pytanie brzmi, czy ten ucywilizowany wygląd przełoży się też na bardziej ucywilizowane wrażenia z jazdy. Czy emocje pozostaną na takim samym wysokim poziomie, czy będą wygładzone? Czy bardziej turystyczna Tuono spowoduje, że ja,
się w niej odkocham. Fajnie by było, żebyście poza tą moją paplaniną dowiedzieli się jakichś konkretów. A więc teraz treściwie. Nowy model spełnia Euro 5, ale przy okazji inżynierowie odlżyli kilka rzeczy w układzie rozrządu, dzięki czemu odcinkę udało się przenieść o 300 obrotów wyżej na poziom 12800. Przy okazji wprowadzenia Euro 5 udało się też utrzymać pełną moc maksymalną na niezmienionym poziomie i jest to 175 koni razem z momentem obrotowym wynoszącym 121 N. V4 o pojemności 1077 cm, o kącie rozwarcia cylindrów 65 stopni ma to do siebie, że przebieg jego momentu obrotowego jest płaski jak stół, a mocy jest dużo. Objawia się to w praktyce tym, że nieważne na którym jeździesz biegu, z jaką prędkością obrotową, po prostu odwijasz i ten motocykl lekko zmienia kierunek ziemi. Jest bestią, jest szatanem, ma ogrom osiągów, które przytłaczają i onieśmielają kierowcę. Uwielbiam ten silnik. On nie oszukuje skąd pochodzi, a pochodzi z toru wyścigowego. No i dlatego być może także nie do końca sobie radzi na najniższych prędkościach obrotowych, ponieważ tocząc się tym motocyklem z takimi prędkościami osiedlowymi lub nawet po prostu miejskimi, on jest taki niespokojny, on sobie poszarpuje, on chce więcej, jest znowu jak bestia, która chce się wyrwać do skoku. No i odkręcasz manetkę i skaczesz, jesteś już w innym województwie wtedy. Co ciekawe, wersja Factory ma tylną zębatkę, w której jest o 2 zęby mniej. Producent mówi, że to dlatego, aby przy prędkościach autostradowych poziom obrotów był troszkę niższy. No i ma rację. Przy okazji, no bo to oczywiste, motocykl z pewnością troszkę mniej żwawo przyspiesza, ale praktyka jest taka, że nie da się tego odczuć. No to jest to niemożliwe przy tym silniku. Wrażenie niesamowitych przyspieszeń i ogromnej mocy w tym motocyklu jest potęgowane przez wyjątkowe doznania dźwiękowe. Zobaczcie, spójrzcie na ten wydech. On jest zupełnie fabryczny, zupełnie stokowy. Nie ma tutaj żadnych logotypów o zewnętrznych producentach. Ma te wszystkie swoje katalizatory i inne bajery. A brzmi jak pioruny i grzmoty rzucane przez tora, bo wstał lewą nogą i uderzył się małym palcem w swój młot. Jest wyjątkowo. Uwielbiam silnik V4, uwielbiam jego dźwięk i stawiam te wrażenia dźwiękowe wielokrotnie wyżej niż zwykłe rzędowe czwórki. Chociaż wydaje mi się, że moi sąsiedzi tej opinii nie podzielają. Jeszcze coś, za co wysoko cenię sobie tłono V4, jest to architektura tego motocykla. Tuż konstruując go, Aprilia poszła dokładnie tą ideologią, którą kiedyś Bóg prędkości chciał, aby tak wyglądały nakedy. Czyli motocykl sportowy obdarty z owiewek z założoną szeroką kierownicą. No i jest. No i przy okazji mamy też dosyć wysoko kanapę, dosyć taką sportową, agresywną pozycję. To jest 825 mm wysokości, ale nowa V4, ta bardziej turystyczna, a minimalnie wyżej kierownicę. W efekcie ta pozycja jest wciąż agresywna, ale taka niegroźna, nic nie boli. Można jechać daleko, długo, nawet po dziurach. W tym motocyklu każdy obrót manetki to natychmiastowy wzrost obrotów i natychmiastowy, energiczny wzrost prędkości. No szatan, nie motocykl, ale o dziwo Aprilia wcale tak łatwo i chętnie i natychmiastowo nie wstaje na koło. W sumie to dobrze, bo celem tego podwozia było, aby uzyskać maksymalną przyczepność i maksymalną kontrolę,
A być może to dlatego, że do gry wchodzi elektronika. Ona wchodzi do gry bardzo płynnie, zupełnie jej nie czuć. No i tutaj mamy 6 trybów jazdy, które podzielone są na dwie grupy. 3 tryby drogowe i 3 tryby torowe. Brzmi, jakby to było skomplikowane, ale tak naprawdę to całkiem dobry ruch, bo uruchomienie trybu przez przypadek torowego na drodze może skutkować takim zaskoczeniem podobnym do tego, jak jedziesz na byku i ten byk cię nagle zrzuca. W modelu 2021 mamy nowy komputer zarządzający, który potrafi dokonywać obliczenia aż 4-krotnie szybciej. Mamy też czujnik sześcioosiowy, tak zwany IMU, który zarządza całym tym zamieszaniem, zbiera dane. No i na ten pakiet elektroniki, zwany tutaj APRC, składają się m.in. kontrola hamowania silnikiem, co jest nowością 2021, a także kontrola trakcji, kontrola wheelie, tempomat, pit limiter, mapy silnika, quick shifter itd., itd., itd. Jak przystało na Aprilię, mamy takie fajne, estetyczne przyciski, które potrafią zmieniać kontrolę trakcji w trakcie jazdy, ale co ciekawe, w komputerku możemy sobie zmienić, aby przycisk od tempomatu nie był już tempomatem, ale przyciskiem od zmiany ustawień kontroli wheelie w trakcie jazdy. Spoko, co? Układ hamulcowy w Tuono V4 to poezja. Poezja śpiewana. Głównym zadaniem tych zacisków Brembo M50 po mocniejszym zaaplikowaniu klamki jest przestawianie układu narządów wewnętrznych. Jest naprawdę nieźle. Mamy Cordalink ABS i generalnie ABS jest konfigurowalny w 3 trybach pracy. No i w tym najbardziej ingerującym mamy po prostu ogromną siłę hamowania i ogromną stabilność motocykla. Utrzymany jest przyklejony do asfaltu. Tymczasem w pozycji najmniejszej ingerencji jednym palcem możemy wykonać całkiem wysokie stopy. Mamy odblokowane tylne koło, możemy robić slajdy, a przy tym ABS z przodu wciąż działa. W motocyklach tej klasy to tak jakby oczywista oczywistość, no ale nie zabrakło tutaj quick shiftera. Działa płynnie i precyzyjnie, pod warunkiem dosyć szybkiej jazdy, bo tocząc się albo jadąc powoli, no ten quick shifter troszeczkę się gubi. Nie ma co się dziwić, taki standard, ale za to z drugiej strony, co wcale oczywiste już nie jest, quick shifter działa w dół bez odejmowania gazu. Fajna sprawa. Jedziemy na otwartym, klik w dół i jest ogień. Tuono V4 w wersji bazowej od wersji Factory różni się nie tylko troszkę wyższą kierownicą i szybą i dodatkami turystycznymi, ale także brakiem kutych felg i brakiem półaktywnego zawieszenia Ohlins. Za to mamy trójkę od Zachsa, czyli amortyzator, widelec i tłumik skrętu, wszystko z pełną regulacją. No i teraz powiem krótko, bo więcej tak naprawdę nie potrzeba. Otóż te nowoczesne zawieszenia z wysokiej półki pozwalają osiągnąć bardzo wysoki, no nawet nie kompromis, tylko po prostu bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicznego, łącząc świetny feedback z sytuacji opon i na asfalcie, łącząc bardzo wysoki komfort i łącząc bardzo wysoką zwrotność. Jest super i kropka. Aprilia Tuono V4. Podsumowanie. Dla mnie osobiście jest ono dosyć trudne, ale z drugiej strony wnioski nasuwają się same. A więc pozwólcie, że przypomnę tezę postawioną na początku, czy Aprilia Tuono V4 w wersji turystycznej, Touring, spowoduje, że odkocham się w tym motocyklu. A więc mamy te dodatki. Wysoka szyba, troszkę wyższa kierownica i zmodyfikowana, poprawiona pozycja pasażera, notabene osoba z tyłu musi bardzo mocno kochać osobę z przodu, bo pomimo tych większych uchwytów to trzeba jednak mocno się trzymać.
No i tak naprawdę te dodatki są bardzo praktyczne. One podnoszą użyteczność tego motocykla, bo można nim pojechać gdzieś dużo dalej dzięki tej szybie. Można pojechać z kimś. Można też dokupić kufry boczne do tego motocykla, naprawdę. A jednocześnie wciąż można go zabrać na tor. I duży, i mały. Niestety, według mnie, te dodatki psują ten motocykl wizualnie. No dobra, nie jest brzydki, ale traci trochę pozoru. Na szczęście nie traci nic a nic ze swojej charakterystyki, ze swojego charakteru, ze swojej agresji. No i już pierwsze metry, kilometry przejechane na tym sprzęcie po jego odebraniu uświadomiły mi, jak bardzo potrzebuję Aprilii Tuono V4 w swoim życiu. A jednocześnie przypomniały mi, jak bardzo nie mogę Aprilii Tuono V4 w swoim życiu mieć, dlatego że to jest trochę tak, jak z taką bardzo pikantną pizzą Diavolo włoską. Zamawiasz ją, jest fajnie, ale sorry, nie każdy może podołać temu wyzwaniu. Ja tylko przypomnę, że to jest operacja Lato, co oglądacie. Masz wprawdzie, ale zrobię większe. I za tydzień następny film kręcę ja. Dziękuję.